dzień, w którym cię poznałem. Był prawie jak sen na jawie. Oto ogromna ściana z bedroka, która będzie osłaniała mnie przed tym panem. O, tutaj właśnie stoi Alec Diamond się nazywa. A tutaj jest Villager, słuchajcie. Ale Villager będzie współpracował ze mną, bo mu zapłaciłem szmaragdów, a Alkowi było szkoda mu dać trochę szmaragdów. I mi będzie pomagał. Ja jestem na tyle lepszy, słuchaj, że nie potrzebuję. Myślisz, że jesteś taki mądry? A więc tak, zmierzmy się, wybudujmy po tajnej bazie. I to niezwykłej. Niech to będą bazy samochodowe. Zobaczymy, który samochód będzie lepszy, ładniejszy i bardziej odporny na zniszczenia, bo będziemy siebie atakowali. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Ja jestem bardzo ciekawy. Nie wiem jak wy. Oczywiście, widzowie, możemy z wami wyścig na apeczkę w górę zrobić. Chodź tutaj, Alek, chodź tu, Villager. Albo zacznijmy stąd. Zacznijmy ze środka i zobaczmy, kto szybciej dobiegnie do samego końca tej ściany. Czy to my wygramy, czy może wy, klikając łapeczkę w górę. Tego ja już się dowiemy za chwilkę, tak. Także zaczynamy za 3, 2, 1 i startujemy, lecimy. Pierwszy. Zrzuciliście mnie. Wygrałem. Ej, widzowie, a wy zdążyliście nacisnąć łapeczkę, czy nie? Jeżeli nie, to klikajcie, jeszcze macie trochę czasu, a my zaczynamy budować. Alek, bierz się do roboty, a ty, Villager, za te moje szmaragdy dawaj tutaj do mnie i zaczynamy budowlę. Będziemy budować. Dobra, widzowie, więc my zbudujemy pojazd taki dosyć wojskowy, więc zrobimy sobie zieloną glinę. Weźmiemy sobie również kawałki obsydianu, żeby to było o wiele mocniejsze, więc bierzemy sobie. No i w sumie na razie tyle, chyba już zrobimy sobie jeszcze żelazne tutaj takie, wiecie, koła. Także robimy takie coś, cyk, coś takiego. Tutaj będzie podstawa na pewno z obsydianu, więc robimy sobie coś takiego. Wydaje mi się, że dół może tak o wyglądać. Tak samo robimy sobie tutaj, cyk, i lecimy sobie tutaj do końca, proszę bardzo, w ten sposób. No i tutaj tak będzie wyglądał podstawa naszego pojazdu, nie? To będzie samochód, ale taki wojskowy, taki mocny, że no raczej ciężko będzie go rozwalić. No ja mam taką nadzieję, że Sebek raczej nic nie wymyśli, co by było w stanie rozwalić nasz piękny pojazd. Więc tak, mamy tutaj taką podstawkę. Ja bym zrobił jeszcze właśnie tutaj takie zabezpieczenie z przodu, bo z przodu najbardziej będzie narażony na różne wybuchy. Dobra, cyk. A resztę możemy zrobić już tutaj normalnie z zielonej gliny, żeby też było, no nie było mu za trudno, tylko żeby trochę ułatwić mu robotę całą. Dobra, więc lecimy sobie tutaj, cyk, dookoła. Tutaj, żeby to wyglądało przynajmniej trochę jak samochód. Dobra, cyk. Ciągniemy to sobie do końca. No i wydaje mi się, że taki właśnie taki wygląd samochodu będzie dobry. Więc widzowie, ja tutaj trochę się użyję komendy, użyję magii, więc dam sobie z tej strony zaznaczę, z tej strony sobie zaznaczę. No i tak przynajmniej stack 4 wydaje mi się, że będzie dobrze. I chyba tak jest dobrze, tylko tutaj muszę jeszcze sobie poprawić przód, widzowie, cyk. Z tej strony, o proszę bardzo, z tej strony. No i teraz dajemy sobie tutaj środek. O Jezu, dobra. Cyk, dobra, polecieliśmy. Tutaj zaznaczamy, tu zaznaczamy. Teraz idziemy sobie tutaj. No i ten początek, czyli tą maskę, pod którą będzie silnik, będzie gotowa. Dobra, więc teraz tak, cyk. Tutaj przydałoby się jeszcze tutaj powiększyć tą ściankę, bo źle zaznaczyłem niestety. Dobra, cyk. Tutaj zaznaczamy. O, elegancko. No i dobra, cyk. Dobra, tutaj, okej. I teraz tutaj z tej strony. No i chyba tak to może mniej więcej wyglądać. A teraz zrobimy sobie tutaj miejsce na szybę, na podgląd. Tak samo lecimy sobie tutaj. Zrobimy sobie wyższą taką strefę właśnie na możliwość patrzenia, gdzie co jest. Więc lecimy sobie tutaj, cyk. Musimy to trochę zwężyć, żeby był bardziej aerodynamiczny, czyli żeby powietrze tak łatwiej spływało jakby po naszym samochodzie. Więc oznaczamy tu i tu, stack powiedzmy 4 znowu. No i mamy o w taki sposób ładnie zaokrąglone. Chociaż o jedno dałem za dużo, ale to da się poprawić, widzowie. Nic nie ma, czego nie da się naprawić, ale górę robimy oczywiście
z obsydianu, bo z góry też może nas Sebek zaatakować. Więc lecimy sobie tutaj w ten sposób, proszę bardzo. Tutaj jeszcze poprawimy obsydianem. No i chyba coś takiego by pasowało, dobra. Z tyłu nie trzeba, bo raczej nie będzie atakował nas z tyłu. Tutaj możemy, tu będą szyby. To tutaj możemy taki wspornik dać, proszę bardzo. Coś takiego. Tutaj będą szyby, to poprawimy to tak, o. Tutaj obsydian też by się przydał, żeby było jakieś zabezpieczenie. No i tutaj tak samo może być, dobra. Więc dajemy sobie tutaj glas, dajemy sobie szkiełko, proszę bardzo. Glas, o. Takie możemy wziąć sobie jakieś pancerne, o, na przykład takie szkiełko. Proszę bardzo, okej, okay. Jest to porządna firma. No i co, tu jeszcze z przodu możemy jakieś zabezpieczenie zrobić, o, jakieś takie, wiecie, że fundamenty jakieś mocniejsze, no i dobra, ale zrobimy sobie jeszcze tutaj koła, koła na pewno muszą być jakieś takie dosyć porządne, z środkiem, z obsydianu. Więc robimy sobie tutaj cyk, cyk, w ten sposób i jeszcze drugie kółko. O, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz jeszcze jedno kółeczko, tutaj żelazo, cyk, tutaj, cyk, cyk, cyk. No i mamy nasze autko, dobra, fajnie to wygląda, mi się podoba. W sumie z tyłu też możemy zabezpieczyć troszeczkę, w razie gdyby nas chciał zaatakować od tyłu jakimś tajnym przejściem czy coś. Więc dajemy sobie tutaj, tak samo dajemy sobie tutaj. No i chyba jest mniej więcej gotowy nasz pojazd. Więc teraz tak, wczoraj, potrzebujemy jeszcze kraty. Kraty potrzebujemy, kraty, proszę bardzo. Żeby tutaj przód jeszcze bardziej wzmocnić, proszę, o, coś takiego tutaj. Cyk, o, rozwalamy tutaj, o, proszę bardzo. No i tak mi się wydaje, że to będzie dobrze zabezpieczone. No, ewentualnie możemy zrobić tutaj, cyk, cyk, tutaj. O, coś takiego możemy dać, proszę bardzo, tu, no i mamy zabezpieczenie dosyć mocne. Dobra, tutaj też by się przydało jakieś to postawić kraty, tutaj, tutaj i tutaj. No i dobra, tak to wygląda dobrze. Może jakieś tutaj byśmy zrobili zabezpieczenia, może bym tutaj wziął sobie, zaznaczył lawę, cyk. Set lawa, no i teraz musimy dać sobie ją w dół troszeczkę, o, stack 5 i wydaje mi się, że będzie ok, żeby ta lawa właśnie była dosyć głęboka. Ok, no i co dalej? No chyba tyle, nie? Jakieś pułapki inne przydałyby się. Dobra, czekajcie, czekajcie, coś musimy wykombinować, jakieś pułapki. Coś takiego możemy wziąć, pułapki na niedźwiedzie. Oczywiście toksyczne miny, no i próbujemy coś takiego zrobić. Dobra, co to jest? To jest to, dobra, no to to bierzemy ze sobą. Zabezpieczamy tutaj, cyk, 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 kolczatki dajemy, cyk, tutaj. Dobra, ej, kurczę, tutaj, tutaj, idziemy dalej. Powoli mi się to strawia troszeczkę, ale to nie problem. Teraz to możemy zrobić sobie tak losowo, no bo w sumie to są takie pułapki miejscowe. No i teraz tutaj, cyk, 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 tutaj. No i miny oczywiście przy ścianie, o, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Tutaj lecimy, o, jedno koło drugiego. No i mamy taką linię do zabezpieczenia. No wydaje mi się, że będzie okej. No może tu jeszcze jakąś wodę byśmy rozlali, czekajcie. Tutaj sobie damy wodę, cyk, do przodu, okej. Set water i mamy, i dajemy sobie, no tak w dół, 5 kratek, dobra. Wydaje mi się, że będzie okej. No i co, no, wydaje mi się, że nasza baza jest mniej więcej gotowa, tylko musimy jeszcze zrobić oczywiście wejście do naszego tutaj, naszego pojazdu, no zabrakło mi słowa, widzowie. Dobra, tutaj dajemy sobie takie porządne wejście z metalowe, o, proszę bardzo. Metalowe oparcie, takie, o, mechaniczne, proszę, dobra. Drabinki też sobie bierzemy do naszego pojazdu, cyk, cyk, cyk. Mamy tutaj, no i elegancko. Okej, okay, mamy coś takiego. Ale żeby trochę wzbogacić naszą bazę, to musimy zrobić 2513 replace NIR, powiedzmy 40, 2513 na 2513.
przecinek diamond block, przecinek gold block, ok, przecinek emerald block. No i jeszcze może 2, 5, 1, 3 jeszcze raz. No i zamieniamy, cyk, a to jest 13, to nie, to jeszcze raz, czekajcie, 13. No to zamieniamy to na 13, cyk, cyk, dobra. No i mamy coś takiego, jak to wygląda, chyba dobrze. Więc odkładamy sobie te rzeczy, clear, musimy je usunąć wszystkie. Bierzemy sobie skrzynię, okej, okay, cyk. No i teraz bierzemy sobie nasze bronie. Dobra, czekajcie, czekajcie, weźmiemy sobie takie, o, albo wojskowe weźmy sobie jakieś ubranka, takie będą dobre, cyk, cyk i cyk, proszę bardzo, coś takiego, jakieś bronie może ja już mam tutaj, survivalowe, cyk, 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 Alek, Alek, jesteś? Jestem, zbrójkę na sobie mam, game od Asero dostałem. No to zaczynamy, game od survival i lecimy, ja już idę do ciebie górą, górą dobra, idę dobra. Do ciebie. Spoko, Villager, spoko, Villager, ja Villager, chodź tu ze mną, szybko, Villager. Dawaj, gdzie jest Villager, czekajcie, ja, Villagera zgubiłem. Ej, co to jest? Villager, Villager, gdzie jesteś, halo, ej. Halo, Villager. Widzowie, co to jest? Tu moja woda jest, ej, widzowie, ja wyciszyłem mikrofon. Ej, co to za tunel jest? Ej, o co chodzi? Okej, okay, ja przepływam przez tą wodę, okej. Okay. To jest dosyć dziwne. No dobra, idziemy, płyniemy. I co, tutaj jest ta woda? Co to za woda jest w ogóle? Ej, to jest moja woda. Ej, co to jest, podkop był? Ej, co jest grane? Ej, Sebek, jak tam u ciebie? Ej, ja? Co, Villager? Sebek? Alek? Tunel tu zrobiłeś? Nie, ja właśnie chciałem zrobić tunel, podkopuję się, patrzę, jakiś tunel, tu woda moja. No, ej, ale jak to? Nie wiem, to twój tunel? Wiesz co, Alek, ja nie wiem, co to jest za ej, tunel, ale ja już wracam. Villager! Villager to patrzył. On jest w takim samym szoku chyba jak my. Villager, to ty ten tunel zrobiłeś! Villager, to przyznaj ty? Przyznaj się! Przyznaj się, Villager! Nie? Ej, on kiwa, że nie, jak to nie? Ja też dobra, tego to nie zrobiłem! To tylko twoja wina! Ej, on strzela do nas granatami! O nie, Villager, wycofujemy się! Zamuruj to! Zamuruj, szybko. zamuruj tunel! Szybko wychodzimy do góry! Villager muruje! Okej, okay, wychodź, Villager! Zobaczcie, Villagera w szoku! Villager jest w szoku, on nie dobra, wie, co się dzieje! O, zamurował! Ja wypływam do siebie, tylko ta woda elegancko, mnie spowalnia! Elegancko, dobra, Villager! Usuń w ogóle, ej, usuń ścianę, zapomnieliśmy o ścianie, dobra, widać, robi, no bo... dajemy tutaj, żeby podleciał na game modzie i usunął ścianę i zaczynamy, czekaj, Alek, tu dobra, ściana się ja usuwa, Villager leci się i usuwasz tę ścianę, no. Dobra, i co, czekamy, dawaj. Czekamy, o, jest Alek, jest, siema. Widzę Alka, siemano, Alek, dawaj, idziemy na walkę, Villager, pomagaj fajny mi, bierz broń. Co? Jaki słaby pojazd z dirta zrobiony. Ty pojeździe ty jeden. A dobra, zobaczymy. Bogaty, mina tu jest, uważaj. Wow. Ej, tu są miny, dobrze, miny. Dobrze, wpadaj w miny, wpadaj. Villager, uważaj. Rozwalaj go. Villager czym strzela normalnie granatnikami, czy to ty? Rakietami we mnie strzela, ty, ja go zaraz załatwię. O, nie a masz, go. Alek, a masz. Ej, te miny można rozwalać, dobra, to jest genialny pomysł. Ej, nie rozwalaj moich min, bo ja cię rozwalę moimi granatami. A masz, Alek, patrz, no, twoje masz, miny no, wybuchają. No, w moje miny, no. Bardzo dobrze, dawaj, Villager, ej, czekaj. Bo moją miną własną mnie zatrułeś, ty mały korniszonku, ty. Rozwalamy ogórku, wszystkie ty. Miny. Elegancko, Villager, dawaj Villager, go, Villager w szoku chodzi. Siodem dawaj je, Villager, dobra. Dawaj Villager go. Masz idziemy rozwalać mu bazę mu rozwala. A rakietami we mnie rzuca. Nienormalny. Ej, Villager, nie na mnie. Co ty wyprawiasz? Ej, on szalał. Ej, o. Co ten ma TFG? Ej, przecież jest niemożliwe, najmocniejszą broń se wziął. Ja jestem najlepszy, ja mam najlepsze bronie tutaj. A masz, padaj, o dobra. Nie padnę, poleciał, jest. Baza nie, rozwalona, Alka trochę. Co chciałeś, pył. A masz, Villager. Dawaj Villager go. Idź to. Nie, TMG, on ma TMG, najmocniejszą broń. Poczekajcie, muszę sobie przełożyć. Idę po twoją bazę, jak ty niszczysz moją, to ja... Nie, wrócił, ale wrócił, to nie Villager miał mi pokonać, tylko ty, więc się nie liczy. Dobra, idę po twoją bazę, elo. Nie, zostaw moją bazę w spokoju. Nie, ja po nią idę, nie złapiesz mnie. Ej, co ty? Cześć, ty
Moją bazę. Dobra, sam ją chciałeś, dobra, teraz już przeklapane. Ej, rozwala moją bazę, nie możemy na to pozwalić. Jeden pył. Ej, atakuj go, nie! O nie, moją bazę rozwalił, co za gnida swoją mała bazą. Ej, co za gnida mała rozwala nam tajną bazę. Dawaj go, villager, musimy przestawić bronię. Idę załatwić Alka, skończyło się. Muszę przestawić się, muszę przestawić, dobra, cyk. Ej, mamy jeszcze jedno TFG, co jest? Przestawiamy bronię, nikt się z nikim dobra. Nie bije. A ja już mogę. O ty mały frajer. O mało, to już mi nie gada. Ej, bo imię twójkę strzelają. A pal się, miotacze ognia. Ej, dawaj, nawalaj go. Ej, a czemu villager branży nie dostaje dalej? Villager, nawalaj go, villager. Villager ma dalej game oda. Nie ma. Ej, czemu on mnie nawala, że tak mocno to mnie zabija? Co jest grane, zaraz padnę. Dawaj villager go. No, ale villagera, uda się wbić villagera. Dobra, damy villagera, załatwię. Padaj. Nie załatwisz go. No, ej, co ma tyle tego HP, przecież on zbroi nawet nie ma. Padaj. To jest taki zmutowany villager. Ej, wszystkie bronie na niego zużywam. Co jest, dlaczego on żyje cały czas? Ale ty czy na cheatach grasz? No na cheatach, ale my się do wioski zaraz wejdziemy. Dawaj go, Alek! Niech się ta zbrójka padnie w końcu. No, ale rakietą na twarz dostałem. Nie spłonę! Dobra, ciur, dobra. Bijecie tym. Przemiana broni! Nie ma co, jaka przemiana broni? Ja jeszcze mogę. Dobra. A nie. Prodem go. O, co? Stój. Poczekaj. Pauza. Sej, czas stop. Dobra, czas stop. No żartowałem, co ty. A, dobra. No to dawaj swojaku, no, ja cię tam zwolnki rozwalę. Ej, no bo ta broń ci nic nie robi. A masz go, zjabka. Ej, dobra, idę po więcej broni, bo potrzebuję. O nie, ja mam więcej broni. Nie. Szybko. Gdzie ty masz skrzydkę? Nie trafiłem. No znowu nie trafiłem. Tutaj. Na górę. Amunicji nie mam. O. O, tu są bronie. A tu są bronie. Dobra, zjadłem jabłko i okej, teraz granatami go. Jeszcze mam 8, cyk. Ej, o nie, wyczerpało mi się, nie mam jabłek. Otaczę go ognia, jak jabłek nie masz, przed chwilą miałeś, nie oszukuj. Ale już mi się skończyły, nie. Ucieczka, szybko, uciekam. Co jest? Półtora serduszka. Półtorej serduszka, dawaj go łapką. Chodź tutaj, łapką go, dobiję go łapką. No co, już się zregenerowało. Dobra, wiesz co, załatwię cię czym innym. Kilofem, chodź tutaj. Masz kilofa, padniesz. Cyk. No czemu ty nie odlatujesz w ogóle? Nie padnę, mało życia mi zabiera. No co, jak mam cię załatwić, no? Dobra, wygrałem. No nie wygrałeś, no. Na remis. Jaki remis? No remis zowie, no skończyły się bronie i mi i Sepkowi, uznają, że jest remis, chociaż moja baza wygląda, no patrzcie jak moja baza wygląda jakiego, no to dwie różne bazy. No ale dobra, powiedzmy, że jest remis, widzimy się w kolejnych filmach, zostawcie łapkę w górę, tak samo subika. No i pamiętajcie, że piosenka na moim kanale Kompromis, wpadajcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się jutro, pa, cześć! Dzień, w którym cię poznałem, był prawie jak sen na jawie.